Grand Prix 2021. Konkurs artystycznych form radiowych. Od 22 do 25 czerwca. Ogólnopolskie święto twórców radiowych. Moja opowieść, Wickowa Batalia, to historia Wincentego Rogali, kaszubskiego twórcy, ale także patrioty, ale także naprawdę niezwykłego człowieka. On żył na przełomie wieku, więc jest to opowieść w dużej mierze oparta także na archiwaliach skrzętnie zbieranych przez lata przez dziennikarzy Polskiego Radia. I tak sobie pomyślałem, że no, te archiwalia są bardzo bogate, ale przez to, że minęło tak wiele czasu, to one już w całości raczej emitowane nie mogłyby być, choćby ze względu na jakość tego nagrania. No i chciałem uwspółcześnić historię Wicka, sprawdzić, dlaczego wtedy był takim lokalnym celebrytą. No i kiedy zacząłem wsłuchiwać się w jego opowieść, w to, jak żył, co robił, no to objawiła się niesamowita historia małego człowieka wpisanego w wielką historię, który tak jak umiał, próbował walczyć najpierw z pruskim zaborcą, potem z Niemcami, ale równocześnie bardzo dbał o kulturę kaszubską, o bohaterów też lokalnych. Był niezwykle wrażliwym, takim przyjacielskim człowiekiem, bardzo mądrym też. To jest może banał, ale w tej jego historii, w jego losach można znaleźć bardzo wiele myśli, przesłań, można znaleźć przesłanie, które jest także aktualne do teraz, bo on mimo, że był przeciwnikiem kultury, przeciwnikiem zaborcy pruskiego, oczywiście później niemieckiego najeźdźcy, to nigdy nie negował niemieckiej kultury, z szacunkiem się do tej kultury odnosił, no to też daje takie do myślenia, daje to do myślenia, że mimo tych różnic jest coś, co nas łączy, o czym też warto pamiętać. Zachowały się niezwykłe nagrania, w których on występuje. No i bardzo dużo jest tego autentycznego Wicka w tej audycji. Myślę, że to jest duży walor i coś, co jest takim pomostem między nami a Wickiem sprzed 50-60 lat.